Welcome to Sweden. Znaleźliśmy ten klasztor Świętej Brygidy i niespotykana rzecz, czegoś takiego jeszcze nie widziałem, wejście do kościoła, to jest na czujnik, drzwi się same otwierają. Polska za granicą. To jest dobre urządzenie do koszenia trawy. Samo kosi. Zarąbiste, co? Prawda, że ładnie? Piękne widoki, no czego chcieć więcej? Naprawdę, ja nie mam więcej potrzeb w życiu. Ładne widoki, trochę chleba i to wszystko. Zastanawiacie się, dlaczego tu jest tak pusto, to wam zaraz powiem. Oni tutaj mają swoje święto dzisiaj, środek lata, czyli nasze sobótki. Dla nich to jest największe w ogóle święto w roku, Boże Narodzenie, to tam jest nic przy tym. Hełmy i krasnoludki. Ciekawe rzeczy, ale chyba niczego nie będę potrzebować. Niezła laska jedzie tutaj przez ulicę. No i poszła. Szmaragdy i diamenty chciałbym ci dać za jedną chwilę, chwilę sam na sam lecisz piosenkę mogę ci dać, na tyle mnie stać. No, to są wakacje w Szwecji, pozdrawiam panów, ram pam pam pam. Co? Może jeszcze trochę do góry? Nie mam pojęcia, co to oznacza, ale podejrzewam, że to może być zakaz wstępu. No i teraz chciałbym jeszcze coś powiedzieć na temat tego, czy warto przyjechać do Szwecji, czy warto w ogóle przyjechać tutaj i zobaczyć co nieco. Nie, nie warto. Tak naprawdę tutaj nie ma nic ciekawego, oprócz tej przyrody. No ja byłem taki ciekawski, może jednak to co mi tam mówili to jest kłamstwo. I się okazało, że nie, jednak mówili prawdę, że naprawdę nic nie ma ciekawego. Oprócz tej przyrody, która jest taka sama jak na Kaszuba. No nie wiem, zobaczymy, może w Finlandii będzie trochę inaczej. Polska, biało-czerwoni, Polska. O kurde, ja nie wiem, że to jest Chevrolet Impala. Szkoda, że nie czarny. To jest piękny samochód. Jeżeli zastanawiacie się teraz, co to jest za miejsce, to przyznam szczerze, że macie tak samo jak ja. Nie mam pojęcia, co to jest. Prosiłbym kogoś o przetłumaczenie tych słów. Salus publica, salus mea. Co to w ogóle jest? I czemu tu w środku stoi ławka? Niech ktoś mi to wyjaśni. So, hi, excuse me. Hey. Where are you gonna buy a vodka? Just say I'm belonging, but it's closed. Ah, okay. Oh, shit. Okay. Hi. Hello. Excuse me. So one question. Myślę, że chyba dostałem, kosę, tak? Jesteśmy biedakami. Myślę, że chcemy jakieś pieniądze od niego, już tak wyglądamy. Widać tego pana, który myśli, że jesteśmy biedakami, chcemy pieniądze od niego, tak, z tyłu. Dokładnie. Mam nadzieję, że nie rozumie polskiego. Jestem kierowcą zawodowym, szukam wódki po sklepach. Ale Szwedzi tak w sumie kasy tak nie chcą akceptować. Ostatnio w Norwegii był na przykład dzień bez pieniędzy, był dzień karty kredytowej. To jest chore.
to nie jest sobie tak znaczy chore. My Polacy mają problem z wydawaniem kartą. Ja mogę przecież przyznaję sam, że mam problem z wydawaniem kasy kartą. Jak mam kasę w portfelu, to wiem ile jej mam. Ale szczerze, ja też mam problem z wydawaniem pieniędzy kartą, bo nie mam karty. To jest problem. To chyba na tym koniec. Paweł, masz brylę jak sowa. A ty wyglądasz jak sowa. Jest godzina 7.08. Dokładnie czwartek, 28. Znajdujemy się w miejscowości Lulea, czyli znajdujemy się praktycznie na linii koła podbiegunowego. I z tego miejsca wraz z Pawłem i z tym panem, który nie je, ale tam paliwo, tam sobie możesz poskierować, ale ten pan, który tam paliwo lał z tej beczki, życzymy smacznego i życzymy wszystkiego dobrego. Smacznego. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Generalnie na Kaszubach jest fajnie, jest spokój. Tak, robię kanapki, jestem zaoferowany robieniem kanapek. Boże, boję się, że to potem trafi na fejsa i będę skompromitowany na całe życie. Bo robisz kanapki? No, że jestem na stacji benzynowej, jestem już 70 km od Haparandy. Müge, I'm from Turkey. I'm going to Norway. I'll try. Because there is a festival there called Midnight Sun. I watched some documentaries when I was in university. I don't remember the name. Dekalog. I think that was from a Polish director. That was really good, like really, really good. And I so far, the ones from Poland that I've met, they were really nice people. Cool. I would want to see. I know Justyna, Olga, Leszek. Good luck in the Euro 2016. Tam stoi typiara, która łapie sobie stopa do Lulio. Jest z Turcji i mówi, że ma trochę przerąbane, bo wygląda jak imigrantka. Także rzeczywiście masz przerąbane, dziewczyno. No ja ci więcej nie pomogę. Przykro mi, że tak wyglądasz. Ale co zrobię? No dobra, no to lecimy dalej do Haparandy tym razem. I Haparanda to już jest właściwie na granicy szwedzko-fińskiej. Dalej już tylko będzie zimno, śnieg, renifery i święty Mikołaj. Do zobaczenia. Dobra, już typiery nie ma, żeby ktoś zabrał. Także miałeś szczęście, jednak nie wyglądałaś tak źle, jak myślałem. Zawsze fajnie przy czymś takim zjeść sobie śniadanie. W centrum miasta, co teraz właśnie uczynię. Damy radę. Szynkę na to kładę, bo i tak damy radę. Jeszcze muszę strasznie nudzić. Przed chwilą sobie zrobiłem fotę z dwiema murzynkami. Tak po prostu. A jutro mam imieniny! I na moje imieniny wjeżdżam do świętego Mikołaja do Rovaniemi. Ciekawe, co od niego dostanę. Przekonamy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.